Muszę wymienić tutaj łożysko w wale, wał już zabrałem. No i co? Z głupoty spadła mi opona. I patent jest taki, że tak naprawdę powinienem jeszcze dać tawot tutaj na rancie, żeby to uszczelnić. No i wtedy no, opona mi po prostu tu spadła do połowy felgi, stąd się zsunęła. I nie słychać, żeby uciekało. I patent jest taki, że bierze się pas transportowy, ściąga się tym pasem, o, żeby ta opona doszła tu do rantów. No i wtedy się pompuje. Ja tutaj nie słyszę, żeby nigdzie uciekało. Tu słyszę, że pompuje. Więc zakładam, że ta... Czekajcie. Dobra, jest tu powietrze. No, więc zakładam, że powietrze leci. No, na pewno lepsza byłaby sprężarka, kurczę. Ma większe jakby uderzenie. No ale zobaczymy, może napompuje. No, jak nie napompuje, to będę musiał iść po sprężarkę. Tutaj nigdzie nie ucieka. Nic takiego nie słyszę. Stary patent... A, guzik, nie dojdzie tam w ogóle ta ślina. Nie słyszę, żeby nic uciekało. No więc zobaczymy. Powinno, mam nadzieję, się napompować. No i będę próbował 6-6 z tym agregatem. Ojciec tam, widzę, z sąsiadem sobie stoi i rozmawia. I to akurat jest ten sąsiad, o którym ja często wspominam, że on też uprawia bezorkowo. Akurat coś tam z opryskiwaczem coś robi. Znaczy coś robi, no pryska. No i spróbujemy tego 6-6. Tutaj już mamy uprawione. Słonko, jak widzicie, dosyć ładne świeci, więc myślę, że może po... W sumie już jest chyba po południu. Pierwsza godzina. Za 2-3 godziny ogarnę i pojadę i zobaczymy, co z tego będzie. No jednak bez tawotu się nie obyło. Dookoła całość objechałem. No i teraz widać, czuć, że to powietrze wchodzi. Jeszcze trochę wejdzie, to spuszczę pas. Szkoda trochę tego smaru nietaniego, no ale trudno. Trudno, trudno. O. Kiedyś w John Deere ściągałem 6-6 właśnie przednią oponę. Coś tam wyciągałem na drodze, równarkę czy coś, miałem koła skręcone i ściągnąłem też oponę. I z tego i tak się nauczyłem, że trzeba by... no, że w ten sposób tak można to zrobić. No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Nie wiem, czy ona tu doszła wszędzie. Tu nie doszła jeszcze. I tu na dole. Więc jeszcze poczekam, niech ją tu dopchnie. I wtedy rozepnę pas. I niech dopcha do końca. Jadę pod halę zamontować łożysko, złożyć i na pole. Sposób z pompowaniem koła jest fajny, tylko trzeba uważać na klamrę, jak się ściąga pas. A reszta jest, powiedzmy, ok. Jeden wałek mam założony, teraz zakładam drugi. I w sumie skończyłem, od razu wymieniałem wszystkie łożyska. Jak już jest ściągnięte, no to trzeba ściągnąć. Tak to jest z maszyną, która jest używana. Zawsze jednak ta eksploatacja później szybciej daje jakieś tam... Sprawia może tak, o, jakieś problemy. Chociaż to są części eksploatacyjne, więc to łożyska. Więc to jakby tutaj w żaden sposób nie powinno, nie może w sumie wpłynąć negatywnie na opinię o tej maszynie. Bo sama maszyna jest bardzo fajna. Teraz tak, no właśnie, właśnie, będzie mi to latać teraz jak mniej więcej pewnie tak gdzieś. Ciutkę niżej. O. Dobra, najpierw w dół z zachowaniem
miarę kurde, już mi się plącze w głowie. No trzeba uważać, jak się te śruby zakłada i tyle. Kurde, trochę za dużo mam ją podniesioną, ten wałek. Mam go, a nie ją. To po pierwsze. Przyłożę tu rękę. Ała. Ała, ała. Już sobie palca przykreśliłem. Śrub. O, raz. Z dołem to nie ma problemu. Problem to jest z górą. A czy w sumie to się okaże. No kurde. Dobra. Już sobie wkręcę wszystkie śruby. I czwarta. No i dobra, i teraz tak. Teraz na dół, to po pierwsze. I do przodu. Kurde. Wiecie, że to może pójdzie bez problemu? Ale sztos. Byłby. O! O, może troszeczkę teraz tak. Dom. O! Ajajaj. Za dobrze by chyba było. Za prosto. No zobaczymy. A może za prosto, a może nie za prosto. Rzekłbym, że idealnie najechałem, kurde. Z tamtym się trochę namęczyłem. O, jest nakrętka, której szukałem. Bycie pierun. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że to tak w miarę zgrabnie poszło. Podkładki. W miarę zgrabnie poszło, fajnie. Najgorzej to, że tu wszędzie tawotu dawałem i to wszystko upaćkane, kurna, tym tawotem. Dobra. Nie, no kurde. To jest aż niemożliwe. Czemu ja wcześniej kamery nie włączyłem? Tu mi bardzo ciasno wchodziło. Bardzo, bardzo ciasno. Nie chciało wskoczyć wręcz. A tu? Proszę bardzo. Ja pierdzielę. Uff, nie spodziewałem się w tego w najpiękniejszych snach, naprawdę. Ja cię nie mogę. Super. Bardzo się cieszę, naprawdę. Cyk. Najgorsze to to skakanie, góra, dół, góra, dół. Jak jest się samemu. No ale co, Kazik wpadł w manię uprawiania. Tam jest. No i co mu zrobisz? Kurna, spodnie, to wszystko w tym smarze upalone. A, kurna, nie wsadziłem w dziurę, Boże. Cyk. Ale elegancko, naprawdę. Teraz będę musiał i tak jeszcze raz wejść i zejść i wejść, żeby opuścić tura, żeby sznur odkręcić.
plecach. Będę gotowy do akcji. O, jeszcze tam. No i dobra. Jest. Fajnie, ale się udało, super. Tu naprawdę ekstra. Jestem mega zadowolony. Mega bardzo zadowolony jestem, że to tak poszło. Pójdzie? Nie pójdzie. Muszę jeszcze opuścić. Aż byłoby za dobrze chyba. Za pięknie by było. Oprę go całkowicie. I może jeszcze otworzę trochę. Już się nie da. Powiem wam, cały dzień tak na tym grzebaniu mi zszedł. Kurde. Cały dzień. W tych pierdołach. Nie no, muszę wejść do góry jednak. Nieraz by się przydał ktoś taki, przynieść podaj, pozamiataj. Nie ukrywam, ale... O, cyk. Ze wszystkim jakoś tam sobie radzę, na razie, na szczęście. No, nie sam, bo Kazimierz, no i w sumie Agnieszka. Także no, za dużo sobie dodałem teraz. Radzimy sobie, o, może tak. Zdecydowanie uczciwiej to brzmi. I super, przyłapane. Teraz rozłożyć. Ale zresztą pokażę wam jeszcze, jak końcówka procedury trwa. A nie rozłożyć, najpierw dół się skręcić trzeba. Kurna, zobaczcie, uwaliłem kierownicę. Ajejaś. Nie ma nigdzie nikogo? Nie ma? Teraz tak, góra jest złapana na cztery śruby, więc teraz trzeba dół przykręcić. Dół jest na imbus, bo te wały, te mocowania się tam schodzą bardzo blisko, więc tutaj jest na imbus. Mamy zamki hydrauliczne w tych siłownikach, więc jakby nie ma obaw, że coś spadnie. Tyle tylko, że nie włożę już tam klucza. Kurde, albo włożę, tylko muszę przyduszkę przynieść. Idę sobie po przedłużkę, tu od góry klucz włożę i będę kręcił.